Otwórzmy razem Ewangelię Łukasza. Otwórzmy razem Ewangelię Łukasza, rozdział 17. Mam dzisiaj trzy, trzy historie, w zasadzie nawet cztery, więc postaram się to zrobić tak, żeby nie przedłużać. A jednak, żebyś, żebym mogła powiedzieć wszystko, co chciałabym powiedzieć. Eee, Łukasz 17, rozdział czytam od wiersza 11. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, Zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Pomimo tego, że dziesięć osób zostało tutaj uzdrowionych, ta historia jest bardzo smutna. Czyta się ją w zasadzie z przykrością. Słowa Chrystusa: Gdzie jest dziewięciu? Tylko jedna osoba przyszła podziękować za Boży dar. To są naprawdę smutne słowa. Zwróćmy uwagę, że oni wszyscy wierzyli w to, co Chrystus, czego Chrystus może dla nich dokonać. Kiedy byli jeszcze trendowaci i Chrystus powiedział: Idźcie, ukażcie się kapłanom, oni poszli. Chociaż do kapłana powinna iść osoba, która już została uleczona, która jest uzdrowiona. Kapłan stwierdzał, czy ta osoba jest, jest już zdrowa, czy nie. Oni wszyscy poszli do kapłanów, chociaż byli nadal trendowaci. Zaufali Słowu Bożemu, zaufali temu, że będą zdrowi. Zostali uzdrowieni w drodze. Nie mieli namacalnych dowodów, kiedy, kiedy zaczęli iść. Nie, mieli, nie widzieli, że, że są zdrowi i dlatego poszli. Oni zaufali Słowu Bożemu, ruszyli do kapłanów pokazać się jako osoby uleczone, jako osoby uzdrowione. Kiedy zostali uleczeni, tylko jedna osoba wróciła do Chrystusa, żeby za to podziękować. Tylko jedna osoba doceniła to, co się stało. Jak to jest, że dziewięć osób nie uznało za słuszne podziękować osobie, która uratowała ich od takiej choroby? Trąd to nie jest grypa. Trąd to jest naprawdę straszliwa, poważna, okropna choroba. Ludzie trędowacie byli całkowicie wykluczeni społecznie. Poprzez to, że Chrystus ich uzdrowił. Zyskiwali wszystko, zyskiwali całe swoje życie, którego w tej chwili nie mieli, którego w tej chwili nie mogli prowadzić. Czy to życie rodzinne, czy to życie społeczne, wszystko. I tylko jeden Samarytanin był na tyle wdzięczny, żeby wrócić do Chrystusa i mu podziękować. Czy nie traktujemy czasem Bożej pomocy i Bożych błogosławieństw jako czegoś oczywistego? Jako czegoś, co niejako nam się należy? Być może tych dziewięciu pomyślało, tyle ludzi jest uzdrawianych, to i, może i nas to spotka, spotkało ich, fantastycznie jesteśmy zdrowi. I na tym koniec. Tylko jedna osoba uznała, że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś, za co należy, za co dobrze jest podziękować, a może nawet, nie, może nawet ten Samarytanin nie uznał. Po prostu. Yy, w pełnej, w pełnej wdzięczności sercu pobiegł do Chrystusa, tak szczęśliwy był. A gdzie było pozostałych dziewięciu? Wiecie, jakiś czas temu przeczytałam yy, o pewnych takich cechach człowieka, które psychologowie nazywają egotyzmem atrybucyjnym. Yy, brzmi to dość egzotycznie, ale chodzi o to, że człowiek ma tendencję do tego, że kiedy coś mu się uda, kiedy spotka go coś dobrego, przyczyny tego upatruje w sobie. Jestem tak pracowity, jestem tak mądry, jestem tak wspaniały, należało mi się, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, więc mam z tego korzyści. Natomiast jeśli człowieka spotka coś przykrego, przyczyn upatruje na zewnątrz. To jest wina innych osób, to jest wina okoliczności, yy, taki los, yy, ktoś, ktoś. Yy, ja nie dostałem się do pracy, bo ktoś się dostał po znajomości. Jak to jest, że wszystkie dobre rzeczy przypisujemy sobie, a to, co na złego spotyka, jakoś nie szukamy tego w sobie. Zazwyczaj szukamy tego w innych ludziach, czasem nawet w Panu Bogu. Najlepszym przykładem tego. Widzicie, jaki jest ja znalazłam najlepszy przykład? Izrael na pustyni. Mieli tyle błogosławieństw, doświadczyli tylu cudów Bożych. No, taka ilość cudów w tak krótkim czasie to naprawdę cud za cudem, można powiedzieć. A oni ciągle narzekali. Zauważyliście to? Gdzie nie czytamy co parę wersetów? Izrael chciał wracać do Egiptu. I to do Egiptu. Na lekcji szkoły sobotnie rozmawialiśmy, że jak ta niewola musiała ich dotykać. Pan Bóg mówi: Napatrzyłem się na wasze cierpienia, znam wasz ucisk. Im w Egipcie wcale nie było dobrze. Jak to jest, że po paru latach Egipt jawi się jako taka wspaniała ziemia, gdzie mieli ogórki, czosnek, cebulę, i tylko to pamiętają, i tylko za tym tęsknią? I nagle nie pamiętali, jaką ciężką pracę tam wykonywali. Ilu rzeczy Bóg dla nich dokonał, wyprowadzając ich stamtąd? Nagle jedyny taki plus, jaki widzą, to tamten Egipt, gdzie mogli sobie siedzieć i. Siedzieć. Ileż oni tam siedzieli? Bóg na pustyni opiekował się Izraelitami w niesamowity sposób. Zapewnił im wszystko. Możemy przeczytać w piątej Księdze Mojżeszowej, jak sam Bóg potwierdza, że ich odzież nie została zniszczona. Przeszli z całym swoim dobytkiem. Mieli co jeść, bo Pan Bóg cały czas w cudowny sposób zsyłał im manne. Dbał o to, żeby mieli co pić, zarówno oni, jak i ich stada. Cały czas był z nimi. Dawał im zwycięstwa nad okolicznymi narodami. Był dla nich ogniem w nocy, żeby nie było im zimno, żeby nie czuli się zagrożeni, żeby żeby nie bali się tego, że wokół jest ciemno, dawał im był dla nich obłokiem w dzień, żeby nie paliło ich słońce na pustyni, żeby mogli odpocząć, mieli wszystko. Jedyne, czego Bóg od nich oczekiwał, to, że będą szli za nim. Co było dla nich dość korzystne, biorąc pod uwagę, ile od Boga otrzymywali cały czas. A jednak cały czas zwracali swoje oczy ku niewoli egipskiej. Aż przyszedł punkt kulminacyjny w tej historii, w tej historii narzekania i niezadowolenia, możemy przeczytać o tym w Czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20. Przeczytam całą tą historię. 20 rozdział Czwartej Księgi Mojżeszowej. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór na pustynię syn. Lud zamieszkał w Kadyż. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi, przeciw Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli? My i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fik, Winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała pana. Wiecie, ja myślę, że ta sytuacja. Trochę już przelała czary goryczy, jeśli chodzi o Mojżesza i Aarona. Oni już nawet nie mieli sił nic mówić do Boga. Po prostu przyszli i padli przed jego obliczem. Izrael ciągle nie pamiętał tego, dokąd Bóg ich prowadzi. Zauważyliście? Izrael nie zwraca się nigdy, o jakby było dobrze, żebyśmy już byli w tej ziemi obiecanej. O jakbyśmy już chcieli wejść do Kanaanu. Nie, oni cały czas patrzą wstecz. A tam, a tam, gdzie patrzą, wcale nie było pozytywnie, tam wcale nie było dobrze. Bóg ma dla nich niesamowity plan, niesamowitą ziemię opływającą w mleko i miód, a oni ciągle tęsknią za niewolą Egiptu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały, i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przed oblicza Pana, jak Pan mu rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla Was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. Mojżesz i Aaron w tej historii nie zaufali Bogu. Nie powiedzieli: Pan Bóg, da wam wodę. Nie wykazali się tym zaufaniem, które wykazywali się przez całą drogę, cały czas. Zadali pytanie Zborowi: Czy to jest możliwe? Wiecie, miłosierdzie Boże, w tej sytuacji jest niesamowite, bo lud, który cały czas marudzi, i dwóch przywódców, którzy już nawet w tej sytuacji, pomimo tych cudów, również nie zaufali Bogu, kara naprawdę mogła być straszliwa. Zauważcie, że Pan Bóg do tej pory. Nie powiedział żadnego słowa, bo Pan Bóg chciał napoić tych ludzi. Pan Bóg chciał, żeby oni nie cierpieli pragnienia, żeby bydło miało pod dostatkiem wody, żeby ludzie mieli pod dostatkiem wody. Dlatego, mimo niewiary, Pan Bóg daje im tą wodę. Pan Bóg chce, żeby ich warunki były dobre. Chce chyba bardziej niż oni sami. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Ponieważ mi nie zaufaliście. Aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Pan Bóg pokazał swoją świętość poprzez to, że pomimo tylu błędów ludzi, Pan Bóg cały czas chciał ich prowadzić. Pan Bóg chciał okazywać im dobroć. Ludzie w tym wypadku niestety nie stanęli na wysokości zadania i Aaron z Mojżeszem mieli ponieść tego straszne konsekwencje. Mojżesz dopiero za jakiś czas. Natomiast Aaron zaraz, zaraz po tym, kiedy Izrael miał, miał przejść obok Edomu, Edom odmówił, zaraz dalej jest historia, kiedy Aaron wychodzi z Mojżeszem na górę i Aaron umiera tam i zostaje pogrzebany. Konsekwencje przyszły bardzo szybko. Lud bardzo bolał nad tym w 29 wersecie możemy przeczytać, A gdy cały zbór zobaczył, że Aaron nie żyje, opłakiwał Arona cały dom Izraela przez 30 dni. Przez miesiąc mieli, mieli żałobę. Myślę, że przez miesiąc rozmyślali nad tym, że, że to w zasadzie cały lud doprowadził do tej sytuacji. Konsekwencje takie bezpośrednie, najbliższe poniósł w tym przypadku Aaron, później Mojżesz. Za, zawinili wszyscy. Myślę, że to był czas refleksji, to był czas zastanowienia się nad tym, że rzeczywiście Bóg opiekuje się nami i daje nam wszystko, a my ciągle chcemy rzeczy wcale niedobrych dla nas, ciągle wracamy myślą do, do czegoś, co, co nie było nam miłe, co nie było dla nas przyjemne ani korzystne. Czy Izrael wyciągnął z tego trwałą naukę? Przeczytajmy 21 rozdział. Przeczytam wiersze od 4 do 9. Od góry Chor, to jest ta góra, na której zmarł Aaron, wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby, odejść, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody, i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Jak to jest możliwe, że przez miesiąc żałoby nie wyciągnęli wniosków na tyle, żeby nie robić takich rzeczy więcej? Przecież to jest dokładnie to samo, co zrobili w Meriba. Nawet zwroty są te same. Po co wychodziliśmy z Egiptu, trzeba było tam zostać? Jak to jest, że pomimo tak strasznych konsekwencji i pomimo tego, że, że przecież wiedzieli, że Bóg wyratował już ich z takiej sytuacji, znowu myślami wracają do Egiptu, znowu są w Egipcie. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Izraelowi nie wystarczyła nauka, którą otrzymał Aaron i którą otrzymał Mojżesz. Izrael nie potrafił uczyć się na cudzych błędach. Pan Bóg w całej swojej miłości, którą okazywał im przez całą drogę, był zmuszony pokazać im, że ich pomysły nie są wcale dobre. Czy Pan Bóg stworzył nagle jadowite węże i wysłał ich, żeby specjalnie kąsały ludzi? Nie, ta pustynia pełna była dzikich zwierząt. Tylko Izraelci nie zauważyli, że Pan Bóg chroni ich przed nimi. Ta pustynia pełna była jadowitych węży, skorpionów, różnych, różnych innych niebezpieczeństw, ale Pan Bóg cały czas ich przed tym ochraniał. Izraelici nawet nie zdawali sobie sprawy, ile Bogu zawdzięczają, bo zbyt zajęci byli narzekaniem na brak jabłek granatu, chleba, zboża. Czy to naprawdę było aż tak ważne? Nie. I o tym przekonali się, kiedy zobaczyli, jak wyglądałaby ich wędrówka bez Boga. Jak wyglądałaby ich wędrówka, kiedy faktycznie zdani byliby tylko na własne siły. Dopiero teraz widzieli... Ile są w stanie zrobić w obliczu niebezpieczeństw, które są wokół nich? Pan Bóg kazał zrobić miedzianego węża. Nie dlatego, że ten wąż mógł coś uczynić dla Izraelitów, tylko dlatego, że chciał nauczyć ich, że oni nie są samowystarczalni, że jedyne co mogą zrobić, to patrzeć z wiarą na źródło życia. To patrzeć z wiarą na Boga, który ma da, dla nich plan i który jest w stanie przed wszystkim ich ochronić i wszystko im zapewnić. Z pewnością znaleźli się wśród ludzi tacy, którzy pomyśleli, cóż taki, cóż taki miedziany wąż może zrobić. Ja poszukam jakiegoś antidotum, albo, albo poszukam jakiejś broni, żeby mojej rodziny węże nie zaatakowały. Być może były takie osoby. Wielu z Izraela pomarło. A jednak każdy, kto patrzył z wiarą na węża, kto patrzył z wiarą na ratunek zapewniony przez Boga, mógł żyć. Każdy, kto zaufał Panu Bogu, że tak być może irracjonalny sposób ratunku jest skuteczny, każdy, kto uwierzył w Słowo Boże, że wystarczy spojrzeć, żeby zachować życie, każdy je zachował. Możemy zastanawiać się, Dlaczego był to wąż, co symbolizował? Możemy dojść do wielu różnych teorii, ale w Nowym Testamencie Pan Jezus wskazuje wyraźnie, jakie znaczenie miał ten wąż i odnosi go do siebie. Przeczytajmy tekst, który był już przeczytany przed tym kazaniem z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Czytam od wersetu dwunastego. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, syn człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zaufanie do Boga jest taką podstawą w chrześcijaństwie, że moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego ciągle się o tym mówi. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus kiedy rozmawiał z Nikodemem, człowiekiem uczonym w piśmie, człowiekiem, który znał wszystkie pisma naprawdę, można powiedzieć na wylot. Pan Jezus właśnie ten temat poruszał. My jako y, ludzie, którzy studiują słowo, którzy poznają Biblię, nie możemy omijać podstaw i tak ważnych rzeczy. To jest skierowane właśnie dla nas. Chrystus mówi, że jeśli nie zaufamy, kiedy mówi nam o rzeczach ziemskich, jak będzie nam mógł pokazać coś więcej? Izrael, jeśli nie zaufał Bogu, jak mógł wejść do ziemi obiecanej? Musiał chodzić po pustyni przez 40 lat, żeby nauczyć się zaufania do Boga? A widzimy w wersecie 13, że nie ma innej osoby, która mogłaby wprowadzić nas w prawdy niebiańskie, w tematy niebiańskie. Nikt nie wstąpił do nieba. Tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Tylko Chrystus zna tamtą prawdę i może nam ją objawić. I dlatego jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Co to znaczy? To znaczy, że Musimy zrozumieć, że tylko w nim jest ratunek. Nie ma żadnej innej opcji. Możemy mieć wiele sposobów um, samousprawiedliwiania się, możemy mieć y, wiele sposobów takich ziemskich, ludzkich, na walkę z pewnymi wadami, z pewnymi grzechami, ale musimy w każdej chwili uświadamiać sobie, że tylko spojrzenie wiary na Chrystusa, tylko to daje nam możliwość ratunku. Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Izrael. To, że nie kąsają nas węże, to jest ogromna łaska Boża, ale czy nie spotykają nas inne doświadczenia? Czy nie zdarza się w naszym życiu tak, że nie widzimy tych wszystkich Bożych błogosławieństw, których codziennie doświadczamy, a skupiamy się na jakichś drobnostkach? Tak jak Izrael przez całą drogę. Bardzo łatwo jest negatywnie ich oceniać. Bardzo łatwo jest dziwić się, że oni ciągle i ciągle popełniają te same błędy. Ale przecież my robimy dokładnie to samo. Ile z naszych słów wypływa słów wdzięczności, a ile niezadowolenia? Ilu z nas po każdym takim cudzie dokonanym przez Boga przychodzi do niego, tak jak ten jeden znaczy uzdrowiony strądu, Samarytanin? Ilu z nas wychwala Boga za te wszystkie łaski, które otrzymujemy? Ilu z nas w ogóle je widzi? Izraelici przekonali się o Bożej ochronie dopiero, kiedy ona znikła na chwilę. I to w małym stopniu znikła, bo gdyby Boża Ochrona znikła całkowicie, w ogóle nie byliby w stanie tego przeżyć. Potrzebujemy w każdej chwili spojrzenia wiary. Przeczytam cytat z Ellen White. Izraelici ratowali swoje życie patrząc na wywyższonego węża. To spojrzenie oznaczało wiarę. Żyli. Ponieważ uwierzyli słowu Bożemu i zaufali środkom, jakimi Bóg się posługiwał, by ich uzdrowić. Tak samo grzesznik może patrzeć na Chrystusa i żyć. Otrzymuje przebaczenie dzięki wierze w Jego pojednawczą ofiarę. W przeciwieństwie do bezsilnego, pozbawionego życia symbolu, Chrystus ma w sobie moc i właściwości, by uzdrowić pokutującego grzesznika. Wiecie, Izraelici po jakimś czasie z tego symbolu, z tego węża, który Pan Bóg ustanowił, żeby zrozumieli, jak bardzo jest im potrzebny, uczynili sobie bożka. Nazwali go, oddawali mu cześć. Jak często my czynimy sobie bożki z zasad, jakie Pan Bóg nam daje. Zamiast patrzeć cały czas na sprawcę wszystkiego, stwórcę wszystkiego i jedynego zbawiciela. Ile razy pewne zasady stawiamy przed Chrystusem, przed Jego łaską, przed Jego ratunkiem. Jedynie spojrzenie wiary jest ratunkiem dla grzesznika. Przeczytajmy jeszcze jedną historię z Ewangelii Łukasza, z 18 rozdziału. 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Czytam 18 rozdział od wersetu 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przekładając tę historię na to, co powiedział Chrystus, faryzeusz patrzył na siebie. Faryzeusz patrzył na to, co on może osiągnąć, co on może zaoferować Bogu, do czego on jest w stanie dojść dzięki pewnym zasadom, dzięki pewnym uczynkom, dzięki pewnym rzeczom, które wykonywał. Celnik patrzył na Chrystusa w taki sposób, jak Izraelici mieli patrzeć na węża jako jedyny ratunek dla siebie, ponieważ wiedział, że sam nie jest w stanie poradzić sobie z grzechem. I tak samo, tak samo my, żaden z nas, pomimo y, stażu adwentowego, pomimo y, tego, co robimy, y, tego, w jaki sposób żyjemy, to wszystko jest dla nas dobre, to wszystko jest dla nas korzystne. Pan Bóg dał to jako swoje prawa, jako swoje zasady, żeby żyło nam się lepiej. Ale nie jest w stanie nam to pomóc w walce z grzechem. Na grzech jest tylko jedna recepta, i ta recepta to jest zaufanie w krew Chrystusa, którą On za nas wylał. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden werset, który przedtem pominęłam w tym fragmencie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Sytuacja jest dokładnie taka sama. Tam każdy, kto spojrzał z wiarą, zachowywał życie. W tej sytuacji każdy z nas, kto patrzy z wiarą na ofiarę Chrystusa, na Jego niesamowite poświęcenie, zachowuje życie. Tylko musimy nauczyć się patrzeć z wiarą. I to nie jest lekcja tylko dla osób które dopiero zaczynają czytać słowo studiować zaczynają poznawać Boga. Każdy z nas potrzebuje stale uczyć się patrzenia z wiarą, bo każdemu z nas grozi pokusa tak jak groziła Izraelitom. Patrzenia wstecz na to co być może kiedyś nam się podobało, choć wcale nie było dla nas dobre. Narzekania teraz, widzenia tylko to co jest negatywne i Przepraszam, ale zazwyczaj to są drobnostki, a w obliczu tego, co Bóg dla nas uczynił, to są zdecydowanie drobnostki. Nasze niedogodności teraz w stosunku do Bożego poświęcenia to jest nic. To jest nic w stosunku do tego, co otrzymujemy od Boga. Tylko zacznijmy dostrzegać Boże dary. Zacznijmy dostrzegać Jego miłość, Jego opiekę w każdej sytuacji, wszystkie rzeczy, z których nas wyciągnął, z których nas wyciąga w każdej chwili. A wreszcie zacznijmy dostrzegać, ile dla nas uczynił, żebyśmy mogli z Nim żyć kiedyś, i ile dla nas oddał. Myślę, że takie spojrzenie na ofiarę Chrystusa, właśnie takie spojrzenie z wiarą, jako jedyny ratunek, uchroni nas od skupiania się na tym, czego teraz nam brakuje. Albo co chcielibyśmy mieć. Przy Bożej opiece nie brakuje nam nic, co byłoby nam naprawdę potrzebne. Pan Bóg troszczy się o nas, troszczy się w każdej chwili. Nie tylko o to, żebyśmy jakoś sobie żyli, a, a, a kiedyś może uda nam się doczekać czegoś lepszego, tylko Pan Bóg w każdej chwili chce, żebyśmy doświadczali najlepszych rzeczy, najlepszych, jakie On nam oferuje. Tylko czy my widzimy to, co Pan Bóg nam oferuje, i czy doceniamy to, co, czego dla nas dokonał. W tej historii o faryzeuszu i celniku tylko jeden odchodzi uratowany, tylko jeden spojrzał na Chrystusa z wiarą. W tej historii Izraela, wielu ludzi umiera, ale ci, którzy patrzą z wiarą, zachowują, zachowują życie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kiedy znów będziemy mieli pokusę patrzeć na bogactwa Egiptu, patrzeć na to, co chcielibyśmy mieć, na to, czego pragniemy, kiedy będziemy mieli pokusę narzekać, wypowiadać negatywne słowa, przypomnijmy sobie, Historię Izraela i te słowa, które Chrystus wypowiedział. Pan Bóg daje nam niesamowite błogosławieństwa. Pan Bóg daje nam tyle łask, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić. Tylko czy my zachowujemy się jak ten jeden Samarytanin, czy zachowujemy się jak 90% z tamtej historii? Przemyślmy to i życzę Wam wszystkim, żebyśmy uczyli się każdego dnia patrzenia z wiarą na Chrystusa, patrzenia z wiarą na Krzyż. Amen.